tutaj wchodzę. Sorry. Tu wchodzę znów do starego miasta. W tym samym mieście, co jestem. Na godzinkę złożyłem parking. Zobaczę. Piszę ciągle polską mowę. Sentite, allora io alle 6 vengo giù. Alle 6 vengo giù e fa una bancarella. Io ci sto. Wszędzie to podobnie jest, stare domy. To wiecie. Grazie. Ciao. Stara, nie przekonałem. Co? A to wszystko jest takie jedno kopyto. Ale co i taka kicha się idzie. Wyjdę, przejdę się tu i zaraz wracam i wyjeżdżam stąd, bo już mnie tu znużyło. No kicha ulica jedna i tłumy się zaczynają robić.
nic takiego tu nie ma. No. Sklepy, pamiątki, restauracje i ciągle to samo. O, jeszcze dojdę tam do tej wieży. Nie wiem, co tam jest, może rynek. Zobaczę i na godzinę tylko dałem na zegarze. Wiecie, że w niedzielę też tu się płaci za... No, oni tak już żyłują, bo wiedzą, że w niedzielę dużo turystów przyjeżdża. No to trzeba pieniążki zbierać, nie? We Włoszech nie ma nic za darmo. O, jest coś. Zobaczymy. Jakaś katedra. To GoPro w środku to słabo będzie. Telefon już miałem baterię. No mogłem wziąć telefon, bo przecież ekstra baterię mam. Taki dywan kładę. No, bo to nic nie ma. Orvetto. Siedzę na kawce. To jest taka restauracja, widzicie? Nice, wonderful place. Piękne miejsce. A ja byłem w toalecie i mam więcej kawki amerykanów. Tak. No i dobra, pijemy kawę i spadamy z tym. I raz w tym samym mieście. Pierniczy. A liczy, że nie pamiętałem. Ale ja mam głowę, na razie. Ciekawie tu, nie? Drugi raz Salerno. I... Wam pokażę. Jak to ładnie wygląda. Salerno. O. Widzicie? O. Nie ma parkingu, wszędzie płatne. Dwa lata temu byłem, to samo miałem. Musiałem stąd wyjeżdżać, bo nie było tu jak się obrócić. No dobra, tymczasem jadę dalej. Ależ tu młyn kocioł, mówię wam, taki był korek, że nie szło dojechać tutaj. Pierniczę. Włoch powiedział, że tu nie ma nigdzie darmowych parkingów, wszędzie trzeba płacić. Nie wiem, wyjadę z tego miasta. Tak wygląda, widzicie? Jestem tu na jednej z ulic. Dwa lata temu tu byłem i miałem ten sam problem.
chyba wyjadę z tych Włoch w ogóle. Nie będę jeździł do takich miast, tylko będę jeździł do małych miasteczek. Do małych miasteczek. Dobra, jadę dalej, bo mi tu nie wolno stać. Tu jest taka ulica, ale nigdzie nie zaparkujesz. Tu plaża jest. Jest przyjemnie. Jest fajny deptaczek. Widzicie? Na wybrzeżach tak jest wszędzie we Włoszech. Tragedia. Auto nie zaparkuje. Chciałbym zaparkować. Niebieska linia, wszędzie trzeba płacić. Za 200 metrów skręć w lewo następnie. Skręć w drugą ulicę w lewo. Ale później wyjadę stąd w cholerę. Z tego miasta. To nie dla mnie. O, tu są fajne te. Można wjechać na motocyklistę, kurwa. Ja pierdzielę. Skręć w lewo następnie. Skręć w prawo. Kurde, jadę, bo jadę, no. Może stąd wyjadę w końcu. Ale tu jest tak długie wybrzeże, że tu nie da rady. Widzicie, jak tu jest? Tutaj już nigdzie nie zaparkuję. Nie? Kurde, ten telefon muszę wyłączyć. On mi przeszkadza. Tu jakiś pakiet, ja nie wiem. No i tak tu wygląda to wybrzeże. Tam jest port. Tu trzeba płacić 2 euro za godzinę. To są płatne. Ale ja nie wiem, czy ja tu byłem i nie nakręciłem video, jak tu się dzieje. Co? Co tu się dzieje? Ile tu ludzi, statków przypływa? No. Proszę. A tam jechałem w górę. Korki są straszne. Ja nie wiem, gdzie oni płyną. Na polu jakieś, tak? Dobra, bo ja mam... Mogę w każdej chwili złapać mandat. Wracam z powrotem do samochodu. I będę się pomału...
jak to się mówi, wynosił z tego miasta. Jest kupa ludzi, kupa problemów. Nie ma parkingu, nie ma i koniec. Za 2 euro za godzinę, to jak ja bym chciał pochodzić po mieście ze 4 godziny, zapłacę 80 euro. To ja nie chcę tak. Za te pieniądze mam dobry obiad, a ja wiem, a mogę za 5 godzin wrócić. A zresztą tutaj jest tak rozległe to wszystko, to nie może iść, gdzie pójdziesz. Trzeba jechać w spokojniejsze miejsce, tam gdzie woda, tam ta Alfeta, pod zamek, to wszystko, to tam jechałem. Dlatego biorę GPS, nastawiam i wyrywam stąd.